Nauki o zarządzaniu jakości to dyscyplina, która należy do dziedziny nauk społecznych i cechuje jej 5 podstawowych atrybutów, jak młodość, interdyscyplinarność, różnorodność wewnętrzna, dynamika i praktyczność. Analizując różnego rodzaju mechanizmy, poszukując dobrych praktyk menedżerskich, starając się je ulepszyć, usprawnić, wpływamy na funkcjonowanie organizacji, a tym samym na całą gospodarkę, czyli służymy światu. My research is about circular economy for textile products and services in public procurement. So we're going to presenting the bias and challenge and what's going to be developed for a textile that being used in public sector. Ja pracuję nad tematem liderów cyfrowych w dobie przemysłu 4.0 i w kontekście nie tylko metod produkcyjnych, digitalizacji linii produkcyjnych oraz zmiany roli człowieka w tej transformacji, a więc tego, że człowiek mimo wszystko jest tym odbiorcą tych zmian technologicznych i to on musi gdzieś tam się do tego dostosować, tak żeby ten proces wdrażania tej zmiany przebiegł właściwie. W ramach badań prowadzonych tutaj przy moim doktoracie skupiłem się głównie na branży motoryzacyjnej. Planuję przygotować guideline dla menadżerów firm, który pokaże i uświadomi ich, że technologia to nie są tylko te rzeczy, które tworzymy tak naprawdę w działach badawczo-rozwojowych albo których wykorzystujemy, tylko technologia też jest istotna z punktu widzenia dalszych zysków firmy, konkurowania na rynku, z punktu widzenia postrzegania przez klienta. Na Politechnice Łódzkiej prowadzimy badania w 4 podstawowych, priorytetowych obszarach badawczych. Pierwszy to organizacja z perspektywy relacyjnej, drugi to otoczenie społeczne i ekonomiczno-finansowe organizacji, trzeci obszar to zarządzanie w warunkach zrównoważonego rozwoju i wreszcie czwarty obszar badawczy to technologia w zarządzaniu organizacją, gdzie koncentrujemy się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie Industry 4.0. Dlaczego studia tutaj konkretnie na interdyscyplinarnej szkole doktorskiej w Łodzi? Wydaje mi się, że Politechnika Łódzka właśnie jest prekursorem tego trendu transformacji cyfrowej. Wokół tego też prowadzone są zajęcia, często rozważamy właśnie na temat tematów pokrewnych tej transformacji cyfrowej. Zaletą interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej jest wsparcie w formie stypendium, które możemy wykorzystać chociażby na realizację badań, na opłaty publikacyjne. I'm going to visit Brussels and also Vienna. I'm going to work with Austrian Military Services, so I will learn a lot about how they develop the contract, how they procure and purchase their military uniform, for example. So that's actually a very huge opportunity, not only to gain a lot of knowledge, but also to expand your networking, specifically in Europe, for example. Nauki o zarządzaniu przede wszystkim są pasjonujące dlatego, że są złożone, dynamiczne i nieprzewidywalne, bo zależą od zachowań ludzkich. I tak jak fundamentem ekonomii jest niewidzialna ręka rynku, tak fundamentem nauk o zarządzaniu jakości jest widzialna ręka menedżera, co oznacza, że ma ogromne znaczenie tutaj inicjatywa, przedsiębiorczość i przywództwo. The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STIR, Internationalization of Doctoral Schools as part of the realization of the Project Curriculum for Advanced Doctoral Education and Training, Cadet Academy of Large University of Technology.